Rajstwo, czyli błogość odżywiania się surowymi roślinami. Niezbędne uzupełnienie każdej książki kucharskiej. Główną żywność ludzką przyroda gotuje w słońcu. Berlin, nakładem wydawnictwa Przewodnika Zdrowia, rok 1904. Wstęp Niniejsza książeczka, chociaż przeznaczona szczególnie dla ludzi już przyzwyczajonych do pokarmów czysto roślinnych, została tem niemniej zastosowaną do korzystnego użytku także i przy odżywianiu się mieszanym. W tym celu, chociaż zalecając możliwe umiarkowanie co do przypraw korzennych w ogólności, jednakże dla osób nie mogących obejść się bez takich dodatków, najodpowiedniejsze z nich zamknęliśmy w nawiasy. Zwolennicy żywności mieszanej, skoro będą posługiwali się naszymi wskazówkami co do roślin surowych, dla spożywania ich bądź osobno, bądź w połączeniu z ulubionymi pieczeniami, łatwo się przekonają o znacznej posilności takich roślin. Ponieważ zaś zwykły sposób gotowania pozbawia rośliny ich wartości pożywnej w mierze większej niż mięso, zatem używanie roślin surowych zapobiega i temu zarzutowi. Właściwie surowiectwo jest nawet pożywniejsze nie tylko od samych roślin gotowanych, lecz zarazem i od jakiegokolwiek bądź odżywiania się mieszanego. Prócz innych składników pożywnych, znajdujących się w zwykłych potrawach, rośliny surowe zawierają także należytą ilość węglowodanów nieobecnych w mięsie oraz w znacznej części wydalonych wstępem działania ognia także i z roślin gotowanych. Tak więc przy prawidłowym przysposobieniu i rozsądnemu życiu, rajstwo dostarczy każdemu żywności najposilniejszej i jednocześnie najzdrowszej. Po wstępie zagajenie. Żywność z roślin surowych jako dźwignia niepodległości osobistej i dobrobytu ogólnego. Nieprzebrana moc ludzi narzeka na to, że pomimo pracy z całych sił nie może nawet wyżywić się należycie. Roztrząsanie mniejszej lub większej słuszności, czy niesłuszności takich lub owych wymagań pozostawimy tym, którzy się mienią posłannikami do w cudzysłowie prostowania niesprawiedliwości. Nasze założenie zawiera się nie w szumnych, a przeważnie czczych żądaniach lecz w możliwym przyczynieniu się do postępu, który zależy od wszystkich i od każdego. Zamierzamy więc tutaj wykazać, w jaki sposób ludzie, nawet rozrządzający nader skromnymi środkami materialnymi, mogą się zaopatrzyć w dobrobyt, którego im nawet pozazdrościliby bogacze, niezdolni do pokonania własnych ułomności. Bo w istocie, co trzeba rozumieć przez należyte wyżywienie? Ogromna większość odpowie, przede wszystkim jeść i pić, smacznie i posilnie. Zgoda, lecz smaczność to rzecz bardzo względna, są gusta i guściki, a o posilności zbyt wielu ma całkiem mylne pojęcie. Co do smaku, niedarmo przedawne przysłowie mówi, głód to najlepszy kucharz. Ale jaki głód? Rzeczywiste uczucie potrzeby posiłku. Na nic się nie zdadzą najwytworniejsze przysmaki temu, czyj żołądek nie jest w stanie prawidłowej sprawności. Przy dobrym trawieniu w odpowiednim czasie kęs grubego chleba smakuje wybornie, cóż dopiero soczysty i wonny owoc. Dlatego zaś aby żołądek sprawował się jak należy, Trzeba mu dostarczać we właściwej porze i słusznej mierze tego, co przynosi ciału i duchowi największy pożytek, czyli odżywiać się zgodnie z prawami przyrody. Czy do tego potrzebna możność dogadzania wszelkim zachciankom? Przeciwnie, taka możność nader często staje raczej na przeszkodzie do życia rozsądnego. Kto ma na zawołanie, co tylko zapragnie, ten łatwo traci zdrowe poczucie potrzeb i zadowolenia. Wkrótce już nawet nie wie, czego pragnąć. Szuka uciech w zbytkach i nadzwyczajnościach, staje się ofiarą własnych wybryków, niewolnikiem zepsutego żołądka i zwichniętego smaku. Temu nareszcie nic nie idzie na pożytek. Są to ludzie ze wszystkich najnędzniejsi a tymczasem inni, biorąc blask ich złota za ciepło słoneczne, gonią za tym, czego ciężaru nie znają. Tą koleją, jeden za drugim, stopniowo wszystkie ludy, niby w cudzysłowie cywilizowane, oddaliły się nadmiernie od matki przyrody, przez co ściągają na siebie coraz więcej wszelkich cierpień cielesnych i duchowych. Rozdział pierwszy Pochodzenie kuchni. Nie ulega wątpliwości, że nim się ludzie wzięli do przysposobienia rozmaitych potraw za pomocą narzędzi, sprzętów, ognia, wody i tym podobnych, musieli na sam przód żywić się tem, co mogli ująć nagiemi rękami, zgryźć i pożyć własnymi zębami, przetrawić i przyswoić swymi narządami przyrodnymi. Rzecz również widoczna, że w następstwie człowiek, usiłując dogodzić swym coraz to wybredniejszym zachcianką, starał się zarazem ułatwić sobie przyjmowanie i pożytkowanie jak najodmienniejszych przysmaków. Potrawy gotowane, pieczone, smażone, powstały niezawodnie wskutek doznawania pewnej trudności w rzuciu, przełykaniu lub trawieniu takich czy owych żywników nęcących wyglądem. Wonią lub wstępnym przed smakiem. Podobnież musiały się wytworzyć najwyszukańsze, po większej części, ostre przyprawy, drażniące podniebienie i pobudzające do zalewania się napojami alkoholowymi, nie tylko nie pragnienia, lecz owszem, podniecającymi je coraz bardziej. Nic więc dziwnego, że napłodziło się wśród ludzi chorób tyle i takich, iż wreszcie obudziło się i szerzy poczucie niezbędności upamiętania. Główną szkodliwością uznano słusznie w obżeraniu się mięsem, tłustościami lub innym jadłem pochodzenia zwierzęcego, przesycającym a zarazem pobudzającym do picia wódek, likierów, wina piwa, kawy, herbaty i tym podobnych płynów drażniących nerwy i wyzyskujących cały nasz organizm. A ponieważ nauką stwierdzono wyraźnie i stanowczo, że rośliny używane do naszych pokarmów zawierają w sobie wszystkie składniki potrzebne do budowy, rozwoju i odnawiania wszelkich części ciała ludzkiego, z każdym więc dniem wzrasta liczba zwolenników jarstwa, czyli wegetarianizmu to jest odżywiania się wyłącznie roślinnego. Tymczasem i wśród gorliwych jaroszów przytrafiają się pewne odstępstwa od przedsięwziętej zasady. Wszędzie bowiem można napotkać duch ochoczy, ale ciało słabe. Nie jeden, pomimo najszczerszej chęci świecenia dobrym przykładem przy życiu samymi roślinami, a zarazem, nie chcąc pochłaniać ilości nadmiernych, doznaje niedostateczności posiłku i bywa zmuszonym odnawiać raz wraz znajomość z mięsiwem. Ta pozorna sprzeczność pomiędzy zasadami naukowymi a doświadczeniem życiowym pochodzi wprost stąd, że ze swym pożywieniem człowiek postępuje po większej części w sposób całkiem niewłaściwy. Przez ważenie, parzenie, Prażenie, pieczenie, smażenie, środki odżywcze ulegają znacznym zmianom. Przekształcenia pokarmów za pomocą ognia mające niby ułatwić trawienie, w istocie pozbawiają wszelkie materiały znacznej części ich właściwości pożywnych. Następuje, rozdział drugi, strata na wartości przez działanie ognia od gorąca upada zwięzłość molekularna substancji, słabną stosunki elektryczne, ubywa cieplika żywotnego, tlenu i rozmaitych składników potrzebnych dla naszego ciała. Co prawda ogień jest najlepszym środkiem odkażającym, dezynfekującym i niszczy wszelkie stosunki życiowe, Zabija drobnoustroje, bakterie, bakcyle, ale jednocześnie z jarzyn gotowanych, zwłaszcza gdy się odlewa wodę, w której się ważyły, uchodzą niemal wszystkie sole mineralne, wprost niezbędne dla naszego organizmu. Te straty wykazuje nam już samo podniebienie. Wiadomo bowiem każdemu, że rośliny gotowane bez postronnych przypraw, tłustości, korzeni itd., nie smakują zgoła. Wreszcie, tak przy gotowaniu, jak i przy wszelkiem innym przysposobianiu potraw za pomocą ognia, powonienie również wyjawia ulatnianie się najbardziej nęcących pierwiastków. Nie darmo też osoby zajmujące się kuchnią zwykle miewają niewielki apetyt, a pomimo to hodują się lepiej od innych. Nic więc dziwnego, że przy jedzeniu samych roślin gotowanych wypada bądź pochłaniać takich pokarmów więcej niż się może strawić, bądź też dopomagać sobie mięsem, które nawet po przerobieniu przez ogień zawsze jeszcze zachowuje znaczniejsze stosunki składników posilnych. Prócz tego, przez gotowanie, nawet pierwiastki pozostające tracą na wartości. Białko ścina się nie tylko w jajach, jak to widać przez porównanie surowych z gotowanymi, na miękko lub na twardo, lecz także na przykład w kakao przez prażenie białkowina staje się trudniejszą do przetrawienia. Przy pieczeniu najprzód pewna część mączki zamienia się w cukier gronowy, który następnie rozkłada się na kwas węglowy i alkohol. Strata to znaczna, gdyż ludzkie narządy trawienia posiadają zdolność przyswajania wielkiej ilości mączki, zwłaszcza przy spożywaniu ziaren surowych. W ogóle wpływ ognia niszczy zaczyny zawierające się w żywności surowej, a ułatwiające trawienie. Wprowadzenie do żołądka żywności gotowanej wywołuje tam nadmierne kiszenie, którego wytwory mają własność przyczyniania się do kataru żołądka. W ten sposób pierwiastki same przez się pożyteczne stają się szkodliwymi. Wreszcie, dla przekonania się osobiście, do jakiego stopnia wpływ ognia działa ujemnie na rośliny, dosyć porównać smak np. rzodkiewki, marchwi, selerów, cebuli, czosnku, świeżych kalafiorów w stanie surowym z tymiż roślinami po ugotowaniu. Przez działanie ognia stają się one tak mdłymi, że niepodobna ich jeść bez soli lub innych przypraw, zdolnych przynajmniej oszukać podniebienie. Jeszcze bardziej zaś niż pod wpływem smaku, strata wartości roślin przez kuchenne przekształcenie uwydatnia się w uczuciu nasycenia. Spożywając rośliny w stanie surowym wystarcza nierównie mniejszych ilości. Dla zaspokojenia rzeczywistych potrzeb ciała. Wypada wszakże zwrócić uwagę na to, że ci, którzy poprzednio na strawie kuchennej przywykli do najadania się, ile wlezie, aby nie doznać wkrótce braku posilenia, gdy spróbują przejść do żywności surowej, w początku łatwo błądzą pod względem ilości potrzebnych do rzeczywistego nasycenia, dopóki nie doświadczą, że trawienie roślin niewyzyskanych ogniem Odbywa się nierównie spokojniej, więc powolniej, przy czym uczucie zadowolenia nastaje później. Ostrzegamy więc niedoświadczonych i radzimy przede wszystkim należycie wypróbować swoje rzeczywiste potrzeby, a tymczasem przecierpieć nieco zwodniczego wrażenia niby głodu. Za taki dobrowolny post, nawet wcale niedługi, zostaną wkrótce sowicie wynagrodzeni przed tym nieznanym, rozkosznym uczuciem ograniczenia potrzeb do prawdziwej miary ludzkiej przyrody, czyli, stosownie do słów starożytnego mędrca Sokratesa, upodobnią się bogom, którzy nic nie potrzebują. Przy spożywaniu zaś strawy kuchennej napychamy się przesadnym ogromem objętości sprowadzającym chorobliwe rozszerzenie żołądka wskutek obarczenia jego przedmiotami niepożytecznymi, a tym samym szkodliwymi dla naszego ustroju. Ludzkie narządy trawienia są znakomicie zbudowaną maszyną, która jednakże przestaje działać prawidłowo, skoro ją przeciążymy nadmierną pracą. Maszyna to żywa, wymagająca odpowiednich wypoczynków, spokoju przywracającego jej składowym częściom niezbędną sprężystość. W przeciwnym razie następują natężone wysiłki kosztem wszystkich innych narządów mózgu, nerwów, serca, płuc, mięśni ręcznych i nożnych itd. Stąd pochodzi po przeciążającej strawie niechęć do czynności tak cielesnej, jak umysłowej ospałość, nieudolność powszechna. Nareszcie żywność surowo roślinna posiada jeszcze i tę własność, że dostarcza ustrojowi naszemu trwalszego nabytku cieplika żywotnego, przez co karmiący się w ten sposób nabywają niezmiernej odporności wobec zimna. Wilgoci oraz innych powietrznych i w ogóle wpływów zewnętrznych. Tłumaczy się to w ten sposób, że w pożywieniu przysposobionym bez wpływu ognia zachowują się ciepłotworne węglowodany. Wtem przodkują ziarna, mianowicie krupy owsiane i rośliny strączkowe, które z tego względu zalecają się szczególnie na pożywienie zimowe. W lecie zaś faszkowe owoce i zielenizny liściaste mile odświeżają i usuwają pragnienie. A że cieplik cielesny nie pochodzi z gorącej strony, to udowadnia się dostatecznie faktem, że południowcy w lecie, dla ochłodzenia, piją gorącą kawę. Żywotne ciepło wynika raczej z chemicznego składu żywności. A także z własnej czynności przyswajającej naszego ustroju, podobnie jak na przykład, woda, zagrzewa się przez dolanie do niej kwasu siarczanego. Rozdział trzeci. W surowej żywności roślinnej przyjmujemy mniej materii szkodliwych. Równolegle z dodatnim pierwszeństwem takiej żywności staje też jej zaleta ze względu, iż wprowadzamy z nią do ciała swego mniej materii szkodliwych mianowicie sztucznych przypraw i nieorganicznej rzecz można martwej wody prócz tego w strawie kuchennej pośród wszelkiego rodzaju domieszek jak tu rozróżnić wytwory podstępne od szczerych pierwocin przy żywności zaś z roślin surowych można usunąć nawet podrabiane tłustości, cukier i tym podobne. Zamiast oliwy, dość wziąć rozdrobnionych migdałów, orzechów, szczególnie kokosowych. Zamiast cukru, daktyli, fig, rodzenków. Wreszcie, kto nie potrafi obejść się bez oliwy lub cukru, niech się przynajmniej zapewni co do źródła, z jakiego pochodzą. Prócz dobrej oliwy z oliwek lub orzechów włoskich, Zasługuje też na szerzenie olej makowy, z nasion lipowych, ze słonecznika i z ziaren bukowych. Nieapetytny i zabierający szkodliwe dodatki cukier burakowy można zastąpić bądź patoką, czyli syropem, bądź miałkiem cukrem tcinowym czy amerykańskiem klonowym, które odznaczają się miłą wonią roślinną. W ogóle cukier, im mniej rafinowany, to jest pozbawiony swej wartości co do najważniejszych składników pożywnych, zwykle bywa tem brunatniejszy i posilniejszy. Przy nieważonej strawie roślinnej sól kuchenną i inne mineralne łatwo zastąpić przez sole odżywcze zawarte w ziołach i roślinach cebulkowych. Również woda martwa z powodu domieszek alkalicznych lub zbyt żywa wskutek zabierania gnilnych żyjątek, pod względem czystości smaku i zdrowotności daleko nie warta soków owocowych przyrodnie przekroplonych. Wreszcie przy żywności surowo roślinnej pragnienie nie odbywa się. Chyba w razie gorączki chorobliwej, która w swą kolej w tych warunkach zdarza się bardzo rzadko. Płynu potrzebnego do rozmiękczenia suchych ziaren mogą dostarczyć świeżo wyciśnięte soki: zielony, płodowy, z rzepy, marchwi, ogórkowy, melonowy i tym podobne. I nareszcie. Ponieważ wprowadzenie mniejszej ilości szkodliwych materii zależy też od zmniejszenia ogólnej objętości pokarmów, rzecz więc jasna, że w roślinach surowych, zawierających więcej składników pożytecznych naszemu ciału, nie ma miejsca dla tylu przedmiotów postronnych. Rozdział 4. Rośliny surowe są stosunkowo tańsze. Zrazu można o tym wątpić, gdyż do kuchni dają się używać rośliny pośredniejszego gatunku, a do użytku w stanie surowym nadają się tylko wyborowe. Lecz przy bliższym rozejrzeniu się, zwątpienie to ustaje. Po pierwsze, jak wymieniliśmy już poprzednio, surowych roślin potrzebujemy w mniejszej ilości niż do pożywienia kuchennego. Powtórę, Dłuższe trawienie posiłku surowego pociąga za sobą jedzenie rzadziej. Najdłużej trwa nasycenie po spożyciu surowych, odwilżonych zbóż i płodów strączkowych. Jeden porządny obiad wystarcza na całą dobę, chyba z niewielkim dodatkiem owoców na wieczór. Dalsza oszczędność wynika z uproszczenia pokarmowej gospodarki, usunięcia kuchennego pieca i zysku na czasie i trudzie przez uproszczenie zabiegów. Co prawda, żywienie się surowiznami wymaga roślin wyborowszych, przytem zmysły smaku i powonienia wkrótce się udelikatniają, co oprócz wyboru do gatunku, pociąga też za sobą potrzebę znacznej odmienności, dla której nieraz wypada uciekać się do płodów i owoców zakrajowych. Na koniec, dla rozpowszechnienia żywności surowej potrzeba uszlachetnić miejscowe zboża, jeżyny i owoce, a na to poświęcić więcej pracy, więcej kosztu. Lecz to wszystko pokrywa się z wielkim zapasem przez sam jeden przedmiot następujący, rozdział piąty, Uproszczenie gospodarki pokarmowej Przy żywności surowej ogranicza się możliwie kuchenne niewolnictwo, uwalniają się siły robocze, ubywa kłopotów domowych. Zmniejsza się ilość por jadalnych, skraca przysposabianie. Cała zbrojownia pokarmowa schodzi do najprostszego wyrazu – Cokolwiek narzędzi możliwie niemetalowych dla rozdrabniania, dla gruchotania, tarcia lub tłuczenia ziaren albo wyciskania soków. Do przyrządzania potraw surowych dosyć jednej poważnej glinianej misy do tarcia z towarzyszeniem maczugi z klonu, dużej deski do siekania z odpowiednim nożem, stragałki do ogórków dużego i małego żelaza do rozcierania, moździerza i pomywaczki, a do wyciskania soków stosownej ciskawicy. Tym niemniej do urzeczywistnienia tak wielkiego postępu w sposobie życia staje na zawadzie nawyknienie, a raczej wnałogowienie się do tego, co czynili ojcowie i matki, dziadowie i babki. Nie zapominając o nich, uprzytomnijmy sobie jednak zarazem i dalszych protoplastów. Rozdział szósty, tak zwany instynkt, a istotne poczucie przyrodzone. Mówiąc o instynkcie zwierzęcym zwykle rozumiemy przez ten wyraz wrodzone poczucie potrzeb i pożytku lub też szkodliwości, lecz względem siebie samych używamy tejże nazwy do przykrycia swych nałogów, urojeń przesądów i nade wszystko zamiłowanej pod wpływem nierozważnych pieszczot opieszałości. Nowizny przyswajamy sobie zbyt łatwo ze zdradnej ręki mody, ale kiedy chodzi o jaką bądź zmianę rozumną, to nam niezmiernie trudno zbyć się na potrzebną siłę woli. W ten też sposób nie jeden, na samo wspomnienie o pokarmie surowym, gotów zakrzyknąć, że to być może dobre, ale dla bydła, lecz sprzeciwia się jego instynktowi ludzkiemu. Na to można przede wszystkim odeprzeć, że przecież nie ma odrazy do surowych owoców, sałat, ogórków, rzotkiew i tym podobnych, prawda? Zarazem, aby słusznie sądzić o instynkcie ludzkim spójrzmy na dzieci, u których przyrodny smak jeszcze nie spaczony. Chyba tylko maleństwa obarczone chorobliwymi skłonnościami dziedzicznymi gonią za mięsem lub cokierkami. Wszystkie inne wolą surowe, nie tylko miękkie jabuszka, gruszki, maliny, poziomki, agres, to owoce lub jagody, lecz również i twardą rzotkie wrzepę, marchew, brukiew piękki kapusty i nie mówiąc już o grochu, bobie, szczawiu i innych. Przecież jak starsi taki młodzi, dopóki się nie przyzwyczajają na przykład do zimnych kąpieli, doznają wtem pewnej wstępnej obawy z powodu chwilowej przykrości, jaką nam sprawia w początku każde wysilenie, aż uczujemy jego dobroczynne skutki. Wreszcie instynktowe mamy właściwie tylko dwa zmysły – smak i powonienie, a nawet i te upodwładniają się z czasem rozwojowi w dobrym lub złym kierunku. Co się zaś tycze wzroku, słuchu, dotyku i reszty naszych zmysłów, chociaż nienazwanych, a przecież objawiających się pod postaciami obawy lub rozweselenia, wszystko to zależy od głównego środowiska naszej czułości – Mózgu będącego jednocześnie siedliskiem rozumu, rozwagi, rozsądku, dowcipu, pomysłów i przyrodnie przeznaczonego do rządzenia wszystkimi naszymi czynnościami. Nie instynkt ani rozum, lecz wprost bezmyślne chucie pchną ludożerców do napawania się ciałem. Krwią i mózgiem bliźnich a nas nauczyły mordować bydlęta oraz męczyć ogniem wszelkie pożywienie. Człowiek jest wyższym od zwierząt, nie inaczej jak pod warunkiem poddania swego instynktu, podpanowanie rozumu i nakazywanej przezeń silnej woli. Tak więc czego dowodzi instynktowy wstręt ku surowym roślinom ze strony ludzi chorych z osłabionym narządem trawienia, może właśnie przez niedostateczne jego ćwiczenie, z powodu rozpieszczenia kuchnią i przepalania ostrymi przyprawami oraz napitkami alkoholowymi, czego dowodzi? Chyba tylko tego, że nabyli nałogu do wchłaniania jedynie rzeczy w znacznej części przetrawionych i wyzyskanych przez ogień, i wskutek tak wadliwego postępowania są częściowo pozbawieni siły potrzebnej do rychłego przyswojenia sobie lepszych nawyknień. kto się zaś takim ułomnościom poddaje przez opieszałość ten nigdy nie uzdolni się do żadnego postępu ani zasłuży na miano istoty wyższej od zwierzęcia rozdział siódmy Jakie miejsce ma zająć smak? Nadmieniliśmy już wyżej, iż smak nasz jest zmysłem ulegającym wielkim zmianom. W tym więc względzie chodzi wprost o stopniowe przejście z dawnych nawiknień, które rozum potępia, do nowych, jakie rozum nakazuje. Osobisty smak nie jest niczym innym jak wyrobionym instynktem. Najwybitniej stwierdza się to faktem, że, jak się mówi pospolicie, co siedem lat, a właściwie okresami odmiennymi, smak nasz przekształca się niejako samoistnie. Prócz nawyknienia, na smak wpływają też przesądy i wyobrażenia. Przy pilnej uwadze każdy może doświadczyć na sobie samym tego, że jadło całkiem nowe, chociażby nawet najprzedniejszy owoc podwzrotnikowy. Od razu nigdy nie smakuje tak dobrze, jak po pewnym oswojeniu. Nerwy smakowe potrzebują wprzód nałożyć się do przedmiotu, nim doznają pełnego działania. Z tego też powodu, zupełne rozsmakowanie i spodobanie pokarmu przedtem nieznanego zależy równie od dobroty jego składowych części lub udatnego przysposobienia, jak i od Pochopu osobistego. Chęci do strawy surowej nabywa się niebawem przez nawyknienie, popierane udelikatnieniem smakowych nerwów. W ślad zatem potrawy gotowane zaczynają robić wrażenie jałowej wodnistości, a to w sposób ten więcej stanowczy, im bardziej są przyrządzane niewłaściwie. Wtedy także nad jeżyny gotowane na otwartym ogniu zaczyna się przekładać duszone w piecu, we własnym soku i tym samym mniej pozbawione swej wartości. Tym niemniej początkujący potrzebują siebie przezwyciężyć, nim dojdą do tego, że od rzeczy prawdziwie nieprzyswajalnych dla ludzi takiego ustroju zdołają odróżnić takie, które z czasem staną się przyswajalnymi i nabędą smakowitości w miarę rozwoju zdolności do ich trawienia. Tak więc bywa i odwrotnie, że wskutek osłabienia narządu trawienia przez jakąś nieoględność czasowo przestaje smakować nawet strawa najulubieńsza, aż się powróci do równowagi nie dziw zatem że początkującym nie smakują takie rośliny do których przyswajania jeszcze nie wyrobili w sobie potrzebnej siły trawienia wreszcie może to też zależeć i od samego sposobu przyrządzania strawy na przykład przez niedostateczne wstępne rozdrobnienie odmiękczenie i tym podobne rozdział 8 od czego zależy strawność Zwolennicy sztuki kucharskiej mniemają, że wstępne przedtrawienie pokarmu, działaniem ognia, oddaje żołądkowi przysługę przez zaoszczędzenie mu części pracy rozkładowej. W istocie zaś należy zważyć przede wszystkim na rodzaj tej pracy i powinno się dbać nie o rozleniwienie żołądka, lecz o uzdolnienie go do przyswajania przyjętego pokarmu. Właśnie zamiana materii, czyli czynność rozkładowa na wprowadzonych zasiłkach organicznych, odbywająca się wewnątrz naszego ustroju, jest źródłem cieplika żywotnego, to jest siły naszego ciała. Im zaś większe było przedtrawienie, tym słabsza wynikająca stąd zamiana materii. Zatem, jeżeli w jaki bądź sposób z pokarmu bardziej ześrodkowanego osiągniemy stosunkowo lepsze spożytkowanie, niż z łatwiejszego do przetrawienia to naturalnie ciało nasze na tem zyska tak więc dawanie na przykład koniowi owsa w porównaniu do siana przedstawia tę korzyść że objętość dawki jest mniejsza przy czym zużywa się równa ilość śliny a kaszka z pokarmu pozostaje w żołądku dłużej i ma czas ulec głębszemu działaniu soków trawiennych Zatem początkujący, dla osiągnięcia prawidłowego trawienia, potrzebuje możliwie korzystać z prawideł następujących. Po pierwsze, w początku spożywać rośliny tylko w małych ilościach, nie wymagając od nich uczucia całkowitego nasycenia, albowiem żołądek przyzwyczajony do mierzenia swych żądań stopą poprzednich pokarmów gotowanych, może łatwo ulec przeciążeniu przez rośliny surowe, które są znacznie pożywniejsze. Zwłaszcza pokarmów ziarnistych, jak krupy owsiane pszenne, w pierwszym czasie należy używać jedynie namaczanych, odmierzając je dla siebie najprzód łyżeczkami herbatnymi, a dopiero później stołowymi. Tyczy się to podobnież odmaczanych ziaren strączkowych struganej lub tartej kapusty, grzybów i orzechów kokosowych. Zarazem dla przyspieszenia postępu nie należy zbyt łatwo poddawać się zachciankom ku poprzednim potrawom gotowanym. Nigdy nie trzeba jeść wcześniej, aż się uczuje silny, natarczywy głód, co właśnie przyczynia się do podniesienia smakowitości surowych roślin. W razie braku głodu, powinno się przepościć, zażyć obfitego ruchu na świeżym powietrzu oraz nie jadać przy wielkim zmęczeniu, kiedy żołądkowi brakuje sił do pracy. Po drugie, jeszcze ważniejszym od jedzenia mało jest jedzenie rzadko. Rośliny surowe wymagają przetrawienia samodzielnie całkowitego, które naturalnie odbywa się znacznie powolniej niż. Częściowe odtrawianie pokarmów już przedtrawionych ogniem. Łatwo zatem zrozumieć, że tego trawienia trwającego dłużej nie godzi się przerywać przed wprowadzeniem do żołądka nowych pokarmów, które mogłyby tam sprowadzić ciężkie zakłócenia. Kto by jednakże z powodu natężonej pracy lub tym podobnych pobudek z początku nie zdołał zaspokoić słusznych żądań ciała samym pożywieniem surowym, po razu ani nawet po dwa razy na dobę ten niech sobie dopomoże takim porządkiem przejściowym że będzie jadał czasowo na śniadanie i wieczerze potroszę surowizny a nadto w południe niezbędną ilość innych pokarmów możliwie łatwo strawnych w ogóle przejście do pożywienia czysto surowego Najlepiej rozpoczynać na wiosnę lub co najmniej w porze letniej, kiedy przyroda dostarcza naszemu ustrojowi najwięcej zasiłków przez wdychane powietrze, wówczas nasycone młodzieńczym odwionem świeżej roślinności, powszechnego odrodzenia. W każdym razie przy wprawieniu się do strawy surowej trzeba pilnie zważać na to że uczucie nasycenia następuje nie u wszystkich w jednakowym przeciągu czasu po zjedzeniu a nieraz nawet całkiem uwodzi tak więc niekiedy w kilka godzin po głównym jadle uczuwa się złudny tak zwany głód trawniczy który w istocie nie jest niczym innym jak żądaniem pomocy do strawienia właśnie gdy się zjadło za dużo uczucie to jednakże różni się od prawdziwego głodu tem że po pewnym czasie ustępuje samo przez się. Wreszcie podobnież bywa i przy pokarmach mieszanych, co zapewne spowodowało zbyt pospolite uciekanie się do popołudniowej kawuni, herbatki, fajfokloki i tym podobne. Po trzecie, wszelkie rośliny surowe wymagają starannego żucia i oślinienia, jak spożyte w stanie pierwotnym, co jest najsłuszniejszym, lecz wymaga najwięcej sił trawniczych, tak i przy poprzednim rozdrobnieniu za pomocą narzędzi. Prócz tego staranne rzucie służy do uwydatnienia smakowitości surowych roślin, podczas gdy gotowane przeciwnie przy dłuższym rzuciu tracą resztę pierwotnego powabu, skąd zapewne powstał szkodliwy zwyczaj czem prędszego ich przełykania. Dla osób mających osłabiony żołądek lub kiepskie zęby zaleca się szczególnie troskliwe, wstępne rozdrabianie, a w niektórych razach i przesiewanie jędrnej żywności surowej, którą wreszcie, tem niemniej powinni starannie przeżuwać i ośliniać, gdyż inaczej tej strawy, chociażby nawet miałko sproszkowanej, nie zdołaliby spożytkować należycie. Tacy zaś, którzy doświadczają prędkiego zmęczenia mięśni żujnych, Powinni ograniczyć się żywnością w stanie rozmiękczonej kaszki. Za to ludziom o dzielnym żołądku i dobrych zębach zamiast cienko rozdrobnionych ziaren i jarzyn radzimy spożywać nie tylko grubo tarte, lecz skoro się podoba, to i wcale nierozdrobnione. Zyskają na tem pod każdym względem, bo nie tylko będą się żywili prawdziwie po rajsku, darami przyrody w stanie dziewiczości, wolnej od wszelkich wpływów postronnych, lecz jednocześnie swym niezwyrodniałym zębom, dziąsłą, podniebieniu, gruczołom ślinnym itd. dostarczą rzeźwiącego i czyszczącego zatrudnienia. Po czwarte. Osobom osłabionym może dobrze posłużyć wstępna łagodna kuracja wodna, znakomicie pobudzająca apetyt i trawienie, przy czym będzie najwłaściwiej spożywać przeważnie surową rzepę, rzotkie w cebule, a także zboża, zwłaszcza owsiane krupy i rośliny strączkowe, to jest pokarmy wytwarzające dużo cieplika, potrzebnego dla zaspokojenia tego, który zużywają stosowania wodne. W ten sposób kuracja i sposób odżywiania się dzielnie wspierają się wzajemnie i sprowadzają znakomite skutki. Po piąte, do większego wychodzenia surowej żywności na dobre służą wybornie obfity ruch, przebywanie na wolnym, świeżym powietrzu, praca cielesna, gimnastyka, zimne wycieranie, ciepłe i zimne kąpiele, natryski itd. Są to w ogóle warunki wielce pożądane, zwłaszcza przy żywieniu się surowiznami, wymagającymi podniesionej działalności ciała, które nawzajem coraz wzmacniają. I po szóste, nie należy pić bez koniecznej potrzeby ani podczas jedzenia, ani wkrótce potem, gdyż przez to pokarm zostałby zbyt prędko wypłukany. Przy przychodzeniu do żywności surowej należy zaczynać od roślin i połączeń najlepiej odpowiadających osobistemu smakowi. Rozpoznać się w tym względzie zwykle bywa najłatwiej przez spożywanie przede wszystkim dowolnych owoców z chlebem. Dalszy wybór wśród innych roślin ponętnego wyglądu nasuwa się kolejno sam przez się i daje się stopniowo rozszerzać stosownie do bieżących okoliczności. Najstrawniejsze, lżejsze od surowych owoców są miazga ze szpinaku, tarta marchew, seler, korzonki pietruszki, rzodkiewki, delikatna żółtawa sałatka głowiasta, żeżucha, z ziaren zaś tapioka, ryż, gryka, tarty mak, krupki owsiane. Po pokarmach gotowanych często się doznaje przepełnienia i ciężkości, gdy się jeszcze nie czuje należycie nasyconym. Przeciwnie zaś pożywienie surowe nasyca prędzej niż napełnia, wskutek czego po zjedzeniu w miarę ma się uczucie lekkości, sprężystości i usposobienia do pracy, tak cielesnej jak i umysłowej. Rozdział dziewiąty Uzasadnienie odżywiania się roślinami surowymi, czyli rajstwa. Przypis. Żywienie się pokarmami roślinnymi w ogóle nazywano jarstwem. Zwolennicy zaś karmienia się roślinami surowymi, podobnie do pierwszych ludzi w raju ziemskim, przeważnie owocami, nazywają rajstwem. Koniec przypisu. Główną podstawę celowego sposobu życia powinno stanowić panowanie sił nad słabościami, zdrowego rozsądku nad chorobliwymi rządzami, pożytku nad szkodliwością. Dla życia trzeba jeść, ale nie godzi się żyć jedynie dla jedzenia. Nie sprzeciwia się to bynajmniej jedzeniu z przyjemnością, owszem, co przyjemne, to i pożyteczne. Ale prawdziwą przyjemność, trwale, pożyteczną można znaleźć tylko w tym, co nasz ustrój jest w stanie przyjmować istotnie, stale, to jest należycie przyswajać. Przy obecnych warunkach bytu ludzkości, niby to cywilizowanej, wśród coraz większych odstępstw od przyrody, którą niebacznie usiłuje się zastąpić w sposób, tak zwany przyjemniejszy, przez wszelkiego rodzaju sztuczne wybryki i wybiegi, Nader wielu z nas bez naprężnych podniet nie jest w stanie już ani spożyć, ani strawić, ani pracować, ni się bawić, ani płodzić, ani chodzić, ani wrzasnąć, ani zasnąć. W porównaniu do takich można jeszcze nazwać zuchem owego mazura, który znajdował, że Pokąd cłek głodny, to do nicego, a jak się naje, to by tylko lezą. Nie dziw, że dla takich niedołęgów mnóstwo szkodliwości stało się niejako malum necessarium, złem niezbędnym. Ale w taki to sposób ród ludzki, samochcąc, niszczy się coraz bardziej. Każdy więc człowiek jeszcze zdrowo zdrowomyślący powinien uznać, że czas nagli do czem rychlejszego zawarcia pokoju z przyrodą, która, chociaż cierpliwa, bo wieczna, jednak nie potrzebuje pobłażać nam bez końca, znosić naszych coraz większych urągań jej odwiecznym prawom. Należycie przyswajać możemy tylko to, co przyroda przeznaczyła właśnie dla nas. Chcąc wyraźnie określić to przeznaczenie, powinniśmy obejrzeć się w tył na własne dzieje nasze. Na kuli ziemskiej roślinność nabyła tak bogatych zasobów pokarmowych dopiero po odłączeniu się lądu od wody. Zaledwo w następstwie wytworzyły się wyższe istoty żyjące. Słoń, nosorożec, wielbłąd, wół, koń, małpa i nareszcie człek. Wyższość tych istot nad innymi stworzeniami ziemskimi zawiera się głównie w darze większej trwałości, energii nerwowej, w bardziej uskładnionym ustroju nerwowo-mózgowym. Lew, tygrys oraz inne zwierzęta drapieżne, chociaż zdolne do wielkich naprężeń mięśni, lecz to tylko przez czas krótki i są całkiem niezdatne do pracy stałej przeciągłej, wykonywanej przez słonia, wołu, konia i człowieka. Jeszcze zaś większej energii nerwowej wymagają wielorako uskładnione ruchy, w jakich człowiek odznacza się swymi drobniejszymi i delikatniejszymi mięśniami palców, gardzieli, języka. Zarazem dzieje rozwoju człowieka udowadniają osobliwszy wpływ pokarmów roślinnych na nerwy. Cywilizacja wymagająca delikatniejszego życia nerwowego nie istniała podczas okresu łowiectwa, rybołówstwa i bytu koczującego, a powzięła swój początek dopiero z nastaniem rolnictwa. Jednakże niestety postęp wiedzy ułatwiającej zaspakajenie przyrodnych potrzeb wkrótce odbił się zdradziecko na warunkach bytu ludzkiego, wywołując coraz większe żądliwości nowych uciech, które nabyły kolejno pozornego znaczenia niby potrzeb dodatkowych przysparzanych sztucznie. Stopniowo rozwinęła się zmysłowość i wynikające stąd zachcianki drapieżne. Nie tylko nie zaniechano zbrojnego prześladowania zwierząt i wszelkich istot żyjących w stanie dzikim, lecz w dodatku nagromadzono nowych ofiar pod postacią tuczonych w celu czemrychniejszego mordowania domowych bydląt i ptactwa. Wszystko to pod pozorem konieczności dostarczenia człowiekowi pokarmu obfitującego w białko. Tymczasem nadmiar białka z dodatkiem towarzyszącego mu fosforu zamiast spodziewanego wzmożenia sił sprowadził przeciwnie wyzyskanie naszych własnych zasobów żywotnych na rzecz wszelkiego rodzaju robactwa oraz innych pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, pożarających zbyt żarłocznych ludzi już za życia i rozumie się przyspieszających śmiertelny rozkład przesyconego ustroju naszego. Napłodziło się niezliczone mnóstwo chorób. Najprzeróżniejsze gorączki, zapalenia, ropienia i kalectwa pobudziły ludzi do szukania środków mających gasić ten samowolny pożar. Prócz wina, którym ubijał się już biblijny Noe, wymyślono, wypalono, wykiszono, wyparzono, nie przebraną moc wódek, likierów, i tym podobnych napitków alkoholowych lub innych draźnideł, nie tylko niegaszących pragnienia, sztucznie wywołanego przez niewłaściwe pokarmy, lecz owszem jeszcze wzmagających szerzącą się pożogę. Dopiero w nowszych czasach poczuto niezbędność ucieczki od przyrodnej równowagi przez należyte zasilania ciała ludzkiego w odpowiednie składniki. Z tych, Węglowodany cukier i mączka to jest w ogóle skrobia czyli krochmal nie tylko stanowią najznaczniejszą podstawę naszego ciała, lecz zarazem służą do wytworzenia siły mięśniowej i do działalności wszelkich narządów. Przy braku tych składników nie może odbywać się w ustroju ludzkim prawidłowa przemiana materii to jest nieustanne zastępowanie pierwiastków zużytych nowymi czynnikami żywotnymi. Ponieważ zaś wszystkie te składniki w pożądanej ilości we właściwym stosunku i postaci najłatwiej przyswajalnej dla naszego ustroju znajdują się jedynie w otaczających nas roślinach, rzecz zatem prosta, że tylko pokarmy roślinne mogą nas odżywiać w sposób należyty. Z takiego przeświadczenia powstało jarstwo, wegetarianizm, czyli zasadnicze karmienie się ogólnie roślinne. Tymczasem rośliny poddawane wstępnemu działaniu ognia, to jest w znacznej części już poprzednio wyzyskane, przy spożywaniu w ilości umiarkowanej nie mogą nas posilić dostatecznie, a w ilościach nadmiernych muszą sprawić więcej szkody niż pożytku. Do żywienia się zaś samymi surowiznami zdołają przejść rychło chyba tylko ludzie wyjątkowo zdrowi dość młodzi i posiadający rzadki zapas silnej woli. Dla wszystkich więc innych przedstawia się jedyna droga praktyczna następująca. Zmierzać do celu jednakże bez pośpiechu nad siły, przechodząc stopniowo od poprzedniego sposobu życia do nowego za pomocą czasowego mieszania z coraz rzadszym uleganiem dawnym nawyknieniom i coraz śmielszym wstępowaniem w poczet, Wyżej wspomnianych ludzi całkowicie zdrowych. Oczywiście trzeba mieć tu na uwadze, że już samo pojęcie o stanie osobistego zdrowia łatwo ulega spaczeniu przez wyobraźnię. Tak więc mnóstwo ludzi szczególnie wśród niedostatecznie zatrudnionych mając za dużo czasu i ochoty do ciągłego macania się od końca włosów na głowie aż do nożnych paznokci. Stopniowo staje się tem, co nieśmiertelny francuski komediopisarz Molière tak żywo przedstawił w swym Chorym z urojenia. Niektórzy zaś przeciwnie, pod panowaniem rządzy zysku, nieraz prawdziwie niezbędnego, lecz nierzadko też wprost przez ślepą łapczywość, najistotniejszy skarb, jakim jest zdrowie, zaniedbują tak dalece, że raptem wpadają w ciężką chorobę jedynie, przez własną nieoględność. Dla uniknięcia więc przesady w tę lub ową stronę, każdy powinien ciągle baczyć na stan swego zdrowia, lecz to w sposób prawdziwie umiarkowany, oparty na wyraźnych wskazówkach. W ogólności za całkiem zdrowych powinni się uważać wszyscy ci, którym siły i pochop do działalności cielesnej, umysłowej i duchowej Wciąż służą nie tylko jednakowo, lecz nawet z pewnym postępem. Tacy zwykle jedzą stosunkowo niewiele, za to wszystko spożyte przyswajają sobie w sposób taki, że wciąż cieszą się we właściwych porach równie dobitnym apetytem, szczerą smaką, pragnieniem wcale nieczęstym i zawsze łatwym do zaspokojenia byle soczystym owocem. Porządnym, miernie wolnym stolcowaniem, uczuwaniem zmian ciepłoty zgodnie z ciepłomierzem, snem smacznym, mocnym, wolnym co najmniej od marzeń dziwacznych i chociaż niedługim, lecz istotnie pokrzepiającym, odświeżającym, a zatem do pracy lub zabawy, do siedzenia czy chodzenia, do badań albo śpiewu, słowem do wszystkiego godziwego, nieustannie przystępują ze zawołaniem, z jednakową ochotą, pogodnym humorem i śmiałym kroczeniem ku wyraźnemu celowi. Przy tym wszystkim ich nerwy znajdują się w stanie takiego spokoju, jakby całkiem nie istniały. Komu zaś, którego bądź z tych warunków zabraknie, ten powinien bez odkładania do jutra zważyć spokojnie, przede wszystkim czy w pracy, wypoczynku, śnie, wytchnieniu, ruchu czy pożywieniu nie zaszło do jakiego uchybienia, czego mogło się zdarzyć za mało lub tym bardziej za dużo. Po rychłym wykryciu przyczyn najczęściej bywa łatwo je usunąć i tym samym prostą drogą powrócić do równowagi, do zupełnego zdrowia. W tym celu odżywianie się pokarmami pierwszorzędnymi to jest w surowym stanie, służyć może jako podstawowy czynnik. W takim więc kierunku podajemy dalej przepisy do przejściowego odżywiania się w sposób postępowy. Rozdział 10 o wyborze i przechowywaniu surowych roślin. Pod obu tymi względami rośliny przeznaczone do spożywania na surowo wymagają znacznej troskliwości, gdyż przedtem odczuwa się łatwiej wszelką ich niedoskonałość. Przede wszystkim należy dbać o zupełną dojrzałość wszystkich roślinnych żywników. W owocach mających ziarnka rozmieszczone w komórkach nasionka powinny być nie białawe, ale zbrunatniałe. Mięso śliwek i brzoskwiń ma być żółte i już nie przywięzione do pestki. Świeże, soczne cytryny zwykle bywają w dotknięciu miękawe i mają skórkę nie zielonawą, a dobrze z zżółkłą lub też nawet wyschłą od twardości z niepokaźnym, niby brudnawem ciemnożółtym obarwieniem. Kapusta kędzierzawa i sałata głowiasta powinny być żółtawe, Delikatne i z kruchym liściem. Inne rośliny bywają smaczne tylko w stanie zupełnej świeżości, dopóki nie są zleżałe. Tak więc niektóre zboża z czasem gorzknieją. Wszystkie przeznaczone do jedzenia na surowo zboża i ziarna strączkowe powinny być koniecznie z ostatniego zbioru, gdyż dawniejsze trudno się odmiękczają już poniosły pewne straty co do pożywności, nie tylko gdy uległy wyraźnemu kiełkowaniu, lecz nawet już wskutek samego przebycia odpowiedniego rocznego okresu. Zatem, kupując, należy możliwie unikać zbóż i ziarn strączkowych przerobionych na krupy lub mąkę albo suszonych. Kto posiada własne ogrodowizny, powinien je wybierać dopiero przed samym użyciem. Tak na przykład wiadomo, że gdy ogórki nieco poleżą, to końce ich łatwo robią się gorzkie szczególnie grzyby, im świeższego zbioru, tym bardziej nie tylko wyglądają ponętnie, lecz zarazem są smaczniejsze i zdrowsze. Prócz dojrzałości i świeżości roślin wypada też zważać na ich czystość i wygląd. Tak więc owoce strzęsane do brudnej trawy, daleko mniej warte od zrywanych lub takich, które spadły na rozpięte płótno. Tamte wskutek zanieczyszczenia trzeba myć, przez co owoce zawsze nie mało tracą. Pod względem troskliwości w przesyłce odznaczają się amerykańskie i włoskie. Również zboże przy wianiu bywa często mieszane z piaskiem, który niełatwo usunąć bez gotowania. Pozostały zaś nieraz psuje całą potrawę. Także zgnieciony szpinak lub pomidory nie nadają się wcale do jedzenia na surowo. Przechowując rośliny w domu należy przestrzegać głównie warunków następujących. Jarzyny głębiaste jak rzodkiew, rzepa, brukiew, marchew najlepiej zakopywać do wilgotnego piasku. Liściaste, sałaty, kapusty i inne, mające być zachowane w świeżości przez letnią noc, trzeba z wieczora przeciągnąć w świeżej wodzie, złożyć do głębokiego naczynia i po wierzchu rozpiąć wilgotne płótno. Owoce w znaczniejszych ilościach przechowują się najlepiej przez utrzymywanie każdego z osobna tak, żeby nie dotykał innych. Dla porządnego przechowywania świeżych winogron zaleca się stosownie do okoliczności rozmaite sposoby. Jednym z najprostszych jest do końca każdej równo obciętej łodygi gronowej przyłożyć pieczęć z laku, zarazem przymocowując sznurek, który ma służyć do zawieszenia grona w przewiewnym miejscu. Mimo to trzeba codziennie sprawdzać, bez dotykania grona, czy niektóre z jagód nie okazują skłonności do gnicia i takie niezwłocznie wydalać. We Francji grona bywają zwykle zawieszane w skrzynce mającej na dnie naczynie z czystym wyskokiem, którego parowanie utrzymuje winogrona w znakomitej świeżości. Winogrona własnego zbioru bywają też przechowywane w sposób na razie niby kłopotliwszy, za to w skutku korzystniejszy. Za nadejściem pierwszego mrozu grona odcina się łącznie z końcami latorośli do jednego, dwóch węzłów poniżej grona i pozostawiając nadto jeden węzeł ponad niem. Po dokonaniu tej pierwszej czynności wierzchni koniec obciętej latorośli zalepia się woskiem, aby nie wypłynął sok mający pozostać w obiegu. Następnie obrywa się ostrożnie licha jagody i dolny koniec łodygi, niezalepiony, wstawia się do butelki z wodą zaopatrzoną na dnie warstwą średnio-miałkiego węgla, którego własność wchłaniania wszelkich szlamów, zaczynów gnilnych i tym podobnych będzie wciąż utrzymywała wodę w porządnej czystości. Wtedy dla uchronienia wnętrza butelki od szkodliwych wpływów zewnętrznych wolną część otworu gardełka, Zamyka się porządnie odpowiednim korkiem lub zatyczką. Proszę spojrzeć na ekran. Nareszcie wszystko razem owija się dokładnie miękką słomą i zostawia w umiarkowanie chłodnem, niewilgotnym miejscu przewiewnym. W ten sposób winogrona zachowują przez całą zimę taką świeżość i soczystość, jakiej niepodobna wymagać od żadnego innego znanego opakunku. Orzechy kokosowe zachowują się dłużej w świeżości, dopóki ich mleko nietknięte i zewnętrzna włóknista powłoka nie zdjęta. Po napoczęciu zaś należy je zużywać czem prędzej, gdyż nawet w zimie łatwo bywają napastowane przez gnilne grzybiaki daleko trudniej przechowywać rośliny przysposobione, potrawy ponieważ za niedługo tracą nie tylko wonność lecz także i smak jak na przykład gdy tartą rzodkiew zostawioną przez noc porównać do świeżo przyrządzonej zarazem na potrawach rychło tworzy się skorupa i powstają grzybki nieraz tak drobne że je trudno dostrzec niejedno ziarno jak na przykład tarty mag szybko kwaśnieje w ogóle potrawy z surowych roślin ulegają kiśnięciu prędzej odgotowanych. Prócz tego przyrządzone strawy, szczególnie odmiękczone ziarna, są bardzo wrażliwe na złe wonie, postronne i mogą być przyzwoicie przechowywane jedynie w miejscach dość przewiewnych. Inaczej łatwo naciągają. Wreszcie rośliny drobione czy niedrobione najlepiej się zachowują w świeżym przewiewie. Zaniedbanie takich ostrożności, zwłaszcza dla początkujących i chorych, stanowi pierwszorzędną przeszkodę do przeprowadzenia i zdrowotności nowego sposobu życia. Koniec rozdziału 10. Następne kilka rozdziałów dotyczy właściwości roślin i przepisy kucharskie, które są ogólnie dostępne, więc ich nie będę nagrywać. Dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Na zdrowie.